Jeżeli mamy już wybrane kawałki filmów w osobnych plikach AVI i chcemy je teraz połączyć w fajną całość, nadaje się do tego doskonale Wizard VSDC. Pomijamy zachętę do kupna wersji Pro i tworzymy nowy projekt. Możemy stworzyć albo pusty projekt, albo Create Slideshow. Weźmy tą drugą opcję. Nazwa projektu to jest mało istotne. Najistotniejsze jest tutaj rozdzielczość, jaką chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy mieć fajne filmy w dobrej jakości, to ale niezbyt wielkie, sugeruję w pionie 720 pikseli. 16:9 to jest oczywiście panorama, a 4:3 to jest stary typ monitorów, które były takie bardziej zbliżone do kwadratu. Pozostańmy przy panoramie. W tym momencie wszystkie telefony w taki sposób nagrywają. Ilość klatek na sekundę 30 wystarczy do wydarzeń sportowych. Jeżeli coś jest statyczne, na przykład impreza w ogrodzie, to 20 fpsów, czyli klatek na sekundę też w zupełności wystarczy. Przy jakości dźwięku sugerowałbym niewiele zmieniać. Jakość CD pozostawiamy, czyli 44 kHz stereo. Finish. Ponieważ wybraliśmy Create Slideshow, od razu włączył nam się Wizard. Jeżeli byśmy stworzyli pusty projekt, uzyskalibyśmy taki obraz, musielibyśmy ten Wizard uruchomić ręcznie, czyli Run Wizard. Jesteśmy w tym samym miejscu. Otwieram sobie folder z pociętymi kawałkami, które mają stanowić nowy film. I będę je tutaj po prostu przeciągał. 1A, 1B, 1C oraz 2A. Z tych czterech fragmencików po około 5 sekund, to już jest mi niepotrzebne, stworzę nowy film. Chciałbym jeszcze jakieś ciekawe przejścia pomiędzy nimi dodać. Nie należy z tym jednak zbytnio przesadzać. Pomiędzy pierwszą akcją a drugą nie damy żadnego przejścia. Pomiędzy drugą a trzecią damy zwykły fade out, czyli zanikanie. Zanikanie w ciągu jednej sekundy. A ponieważ tutaj mamy 1C, a tu już mamy 2A, to tutaj damy jakąś brutalniejsze, takie bardziej widoczne przejście. Tu widzimy podgląd, jak wygląda to nasze fade out. Tutaj może inny sposób przejścia, czy taki, czy na przykład taki. No dobrze, przeciągnijmy ten. I to już jest wszystko. Apply settings. Kreator zrobi za nas resztę. Stworzył nam jednego tak zwanego sprite'a, który, jeżeli wejdziemy do niego, składa się z czterech kawałków, które na siebie zachodzą, tam gdzie są przejścia. A tam, gdzie nie ma przejścia, po prostu się ze sobą stykają. Popatrzmy, jak wygląda podgląd. To jest pierwsza akcja. Zaraz dojdziemy gdzieś do końca. I tu powinno pojawić się cięcie i od razu przeskoczyć do drugiej akcji. I tak właśnie było. Za chwilę będziemy widzieli efekt zanikania. Zanikanie. A teraz troszeczkę bardziej wyraziste przejście. Nie należy tego nadużywać. I fragment z innego meczu. Wszystko jest zmontowane. Wystarczy teraz wyeksportować, wybierając jakość. Przypominam, normal quality jest w zupełności wystarczające. Nazwa pliku i wciskamy przycisk eksport. To wszystko.